Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 na zegarze. Witam naszego gościa. Dzisiaj jest nim pan Tomasz Lamik, przedstawiciel takiego stowarzyszenia Nasz Imielin, Imielinianin w ogóle, przez 8 lat radny miejski i także przewodniczący Rady Miasta przez jakiś czas, a teraz także reprezentant nowo założonej koalicji społecznej Zielona Transformacja Śląska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wymieniłem te wszystkie tytuły, bo są ważne w sytuacji, w której państwo walczą właściwie z kopalnią, czy też z nowymi inwestycjami kopalni. Chodzi o Piast Ziemowit, która należy do Polskiej Grupy Górniczej i która chce rozpocząć wydobycie węgla ze złoża Imielin Północ. I tu się zaczynają problemy. Państwo mówią, że nie chcą się zgodzić na to wydobycie, bo zbyt płytko, bo zbyt niebezpieczne. No to o tych faktach, z którymi chcecie walczyć na początek. Znaczy Polska Grupa Górnicza i kopalnia KWK Piast Ziemowit zaproponowała wydobycie ze złoża Imielin Północ w sposób, który do nas jest nie do przyjęcia. Jest to wydobycie metodą na zawał, na bardzo płytkich pokładach od 170 metrów osiadania terenu, co sami przyznają w swoich dokumentach, które złożyli do Dyrekcji Ochrony Środowiska, wyniosą od 6 do 9 metrów, a eksperci, z którymi współpracujemy, to są biegli z zakresu górnictwa, mówią, że w niektórych miejscach nawet do 12 metrów. Pod Imielinem znajduje się też zbiornik wody podziemnej, tak zwany strategiczny zbiornik, główny zbiornik wód podziemnych GZWP 452 Chrzanów. Jest ono gdzieś około na głębokości 50 metrów. Właśnie on znajduje się pod tym proponowanym do wydobycia, nad tym proponowanym do wydobycia złożu Imielin Północ. Ten zbiornik jest bardzo dobry jakości woda pitna, która po prostu zaopatruje mieszkańców Śląska wodę. Nad Imielinem też jest zbiornik, tak zwany zbiornik Dzieczkowice, z którego też korzysta przedsiębiorstwo GPW Katowice, które też zaopatruje mieszkańców Śląska wodę. No i mamy ekspertyzy, które stwierdzają, ekspertów niezależnych, że te zbiorniki wody zostaną uszkodzone. Ponadto zostanie uszkodzona infrastruktura, drogi. W Imielinie też przebiega gazociąg, który zaopatruje w gaz mieszkańców Podbeskidzia. No, są to bardzo, bardzo ważne, nie tylko dla mieszkańców Imieliny, ale myślę dla całej aglomeracji górnośląskiej, rzeczy, które mogą zostać zniszczone bezpowrotnie. To jest sprawa, o której już od jakiegoś czasu mówimy na naszej antenie, ale ostatnio nabrała nowych barw, no bo jakieś 2-3 tygodnie temu odbył się protest w samym Imielinie i także mniej więcej wtedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała postanowienie o nadaniu projektowi wydobycia węgla klauzuli rygoru na natychmiastowej wykonalności, czyli generalnie zgodziła się na to, żeby tam fedrować. Pan mówi 180 metrów czy 170 metrów pod ziemią, czyli płytko, ale Polska Grupa Górnicza w raporcie pisze, że przyjmuje zasadę, która polega na prowadzeniu eksploatacji górniczej w taki sposób, aby w rejonach zabudowanych powodowała co najwyżej trzecią kategorię terenu górniczego i że w ogóle obiekty na powierzchni będą w możliwie jak najmniejszym stopniu narażone na negatywny wpływ i będą miejsca na terenie tam, gdzie jest niezabudowany, może dojść do szkód górniczych, ale tam, gdzie będzie zabudowany, tam będą filary tak zwane ochronne, czyli miejsca, z których się nie wydobywa węgla. Nie przekonuje was ta ekspertyza? Znaczy te słowa, które pan przytoczył, to nie do końca są słowami prawdziwymi, bo filary ochronne są przewidziane tylko pod centrum Imielina, pod kościołem, właściwie pod ścisłym centrum i pod stacją uzdatniania wody. Tą właśnie stacją, która też zaopatruje mieszkańców Śląska wodę. No ale eksperci, których my po prostu mamy ekspertyzy, mówią, że te oddziaływania będą troszkę większe, nawet czwarta, nawet piąta kategoria w niektórych miejscach. Po prostu To oznacza zawalone domy? No może tak oznaczać, że piąta kategoria to praktycznie są już zniszczone domy. Nie ma po prostu, no całkowite zniszczone domy. Nie chcemy się na to zgodzić. Polska Grupa Górnicza z kolei tłumaczy, że tam odkryto złoża, bo to od wielu lat trwały poszukiwania, około 70 milionów ton wysokiej jakości surowca.
jak to się mówi, biznes jest biznes, więc znaczy, tu też szanse macie takie sobie. Z tym stwierdzeniem, że to jest wysokiej jakości surowiec, bo jest to węgiel. Możemy to przeczytać w raporcie, który złożyła Polska Grupa Górnicza do Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, że węgiel jest z wysoką zawartością siarki 2,3% i niskokaloryczny 17 tysięcy kilojuli. No, w tym praktycznie węgiel się nadaje tylko do spalania w elektrowniach. Ale wracając jeszcze do tych słów, chciałbym jeszcze skomentować te słowa Polskiej Grupy Górniczej. Polska Grupa Górnicza wykonała inwentaryzację naszych domów, ale to była po prostu inwentaryzacja nierzetelna. Polegała ona na tym, że część domów została odwiedzonych przez ankietera, który sprawdzał, jak dany dom jest zbudowany, ale w niektórych domach jest takich, mamy udokumentowane około 250 podpisów mieszkańców, u których w ogóle nikt nie był. To na jakiej podstawie można zrobić inwentaryzację domu, jak nikt po prostu tego nie sprawdza? Może na podstawie zdjęcia, nie wiem, no, ale to jest praktycznie, budowlańcy mówią, że to jest niemożliwe, dlatego oni... Polska Grupa Górnicza twierdzi, że 80% domów jest w mieli niby zabezpieczonych, no ale jak może być zabezpieczonych, jak ta inwentaryzacja została zrobiona nierzetelnie? Każdy sobie może sprawdzić, bo jest dostępna w internecie taka analiza punktowa profesora i można sobie to samo policzyć. Ja sobie na swoim domu to policzyłem i w ogóle wychodzi zupełnie inna kategoria oddziaływania niż jest po prostu w tej dokumentacji. A problem jest z tym, że kopalnia ma obowiązek, jeśli różnica jest pomiędzy tą inwentaryzacją, tym przyznanym przez tą firmę, przez kopalnię, z inwentaryzowanym oddziaływaniem na dom, a tym, co kopalnia po prostu szkody, jakie będzie powodować, 2 stopnie, no to kopalnia ma obowiązek zabezpieczyć domy. Dlatego no, tu jest rzeczywisty interes kopalni, żeby jak najmniej tych domów zabezpieczyć i wydobywać kosztem mieszkańców i mieli na węgiel. No, a może nie dojdzie w ogóle do tego wydobycia, bo to też są potężne pieniądze, żeby uruchomić, a Unia Europejska niekoniecznie sprzyja uruchamianiu nowych kopalń, chociaż oczywiście są tworzone w Polsce. Choćby tu właśnie nowy pokład odkryty. Może się sprawa rozejdzie po kościach. No, oby tak było, bo tak mówię, no, tu jest bardzo kontrowersyjna sprawa. No, jest to trudna bardzo sprawa, bo wiadomo, że my żyjemy na Śląsku. No bo cenimy, tu też pada, kontrargument pada taki, że to są miejsca pracy dla mieszkańców Imielina na przykład i zamknięcie kopalni, czy no, w znaczy, tym przypadku... My nie chcemy zamykać kopalni, bo kopalnia ma inne alternatywy wydobycia. Nawet w dokumentacji jest taka alternatywa pójścia głębiej, nie niszczenia tej infrastruktury, tylko że to wiadomo, to wiąże się z kosztami, a kopalnia... No, Federuje się coraz głębiej w Polsce, ale to jest niebezpieczne, metan, wysokie koszty, zagrożenia, więc taka gratka w postaci 70 milionów ton na głębokości 180 metrów dla PGG trochę nie dziwi. No to, dlatego dziwię się, bo nawet eksperci mówią, że ten teren jest bardzo trudny hydrogeologicznie, są bardzo dużo skoków tektonicznych, silnie zawodniony teren. Nawet niektórzy mówią, że to jest niebezpieczne, ten Imielin Północny jest niebezpieczny dla pracy górników, a wiadomo, no, ja szanuję górników, to jest ciężka, trudna praca, tradycja śląska, tożsamość, kultura się z tym wszystko wiąże, no ale no, nie można wydobywać węgla za wszelką cenę. Dlatego powstała Koalicja Społeczna Zielona Transformacja Śląska, która łączy zresztą organizacje z kilku miast, bo nie tylko z Imielina, między innymi także Rybnik i parę innych organizacji z innych miast też przyłączyło się. Dokładnie. W ubiegłą sobotę spotkaliśmy się w Imielinie i stworzyliśmy takie porozumienie, które nazywa się Koalicja Społeczna Zielona Transformacja Śląska. W skład tego porozumienia weszły organizacje i stowarzyszenia ekologiczne z Imielina, z Kosztów, z Mysłowic, z Rybnika, z Międzyrzecza i Pszczyny. No, postanowiliśmy połączyć siły i wymieniać doświadczenia, wiedzę, dzielić się swoimi pomysłami, po prostu współpracować. Stajecie do walki trochę jak Dawid z Goliatem. Wielka Polska Grupa Górnicza. Jak sami mówicie, także jest o tyle trudniejsza, że
W Rybniku inwestor jest prywatny, tutaj duża firma państwowa. No i to jest jakby jeden element, to o czym mówimy cały czas. Natomiast drugi to jest ten, o którym ostatnio głośno, czyli ta specustawa górnicza, która daje ministrowi środowiska możliwość tworzenia takich stref specjalnych, tam gdzie są strategiczne złoża. I także Zielona Transformacja Śląska przeciwko tej specustawie się wypowiada. I pana też zapytam o komentarz, bo wiceminister energii Adam Gawęda na naszej antenie mówił parę dni temu, że to jest ustawa, która ma dotyczyć Bełchatowa i na Śląsku nie ma się czego obawiać. No tak, pan minister Gawęda publicznie mówi, że niestety, że ta specustawa nie dotyczy żadnego złoża ani żadnego miasta na terenie Śląska, no ale nigdzie tego nie mamy zapisanego. Jedna decyzja ministra, decyzja Rady Ministrów, rządu może po prostu rozporządzeniem w każdej chwili zmienić tą sytuację. No my chcemy po prostu zapobiec temu. Chcemy, żeby mieszkańcy, samorządy miały możliwość wypowiedzenia się w takich kwestiach, bo to są ważne bardzo sprawy dla mieszkańców. No jak rozumiem, chcemy, żeby kneblować usta mieszkańcom i samorządom. Jest to też wejście w sferę po prostu samorządności, bo ograniczenie prawa samorządów do decydowania o planie przeznaczenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co na danym terenie miasta ma być, no to jest bardzo, że tak powiem, szeroka ingerencja w samorządność. Rozumiem, że specustawa mówi o specjalnych strefach, tam gdzie są strategiczne złoża, a te są też jakoś tam opisane, więc te śląskie pewnie pod to nie podlegają, niezależnie od tego, jak są duże. Ale zapytam też na koniec, co się będzie działo dalej. To znaczy te ostatnie wydarzenia, czyli przypomnijmy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zgodziła się na eksploatację tego złoża pod Imielinem. Był protest mieszkańców, taki łańcuch żywy stworzyliście w mieście, a teraz powstała Zielona Transformacja Śląska, czyli organizacje z różnych miast. I rośnie, że tak powiem, siła nacisku. I co? Znaczy ten protest to nie był pierwszy protest, bo wcześniej już był protest pod Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zanim podjęła tę decyzję. Tak, no myślę, że nasza Dyrekcja Ochrony Środowiska za bardzo zajmuje się interesem PGG, zamiast zająć się interesem środowiska na Śląsku, no bo praktycznie nie uwzględniła żadnych argumentów ani ekspertów, ani argumentów mieszkańców. Było szereg uwag wnoszonych i do tych raportów, do tego oddziaływania na środowisko, mieszkańców, ekspertów, samorządu Imielina. No a jednak Dyrekcja Ochrony Środowiska patrzy tylko i wyłącznie na interes potężnej grupy PGG. Nie wiem dlaczego. Spotkacie się z zarządem PGG jako Zielona Transformacja, czy jako organizacja Nasz Imielin, czy jako w ogóle samorządowcy i organizacje pozarządowe? Znaczy, zarząd PGG nie chce w ogóle rozmawiać z mieszkańcami. Nie było ani żadnego spotkania, ani żadnych konsultacji społecznych. Po proteście pod RDOŚ-iem i po szeregu pism burmistrza Imielina i mieszkańców została tylko zorganizowana rozprawa administracyjna, która była też w tendencyjny sposób przeprowadzona, bo przedstawiciele PGG mieli znacznie więcej czasu do wypowiedzi. Nie była to praktycznie wypowiedzi nieograniczone, a przedstawiciele mieszkańców, eksperci mieli ograniczony czas. No, cały czas mamy podgórkę, ale nie poddajemy się i wierzymy, że ta szkodliwa nie tylko dla mieszkańców Imielina, ale i dla całego Śląska eksploatacja nie dojdzie do skutku. A mówił te słowa Tomasz Lamik, przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Imielin i Koalicji Społecznej Zielona Transformacja Śląska i przez wiele lat radny miejski i przewodniczący Rady Miasta w Imielinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu za uwagę. Do widzenia. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.